najtrudniejsze w naszych działaniach jest właściwie sam fakt, że nie wiemy, do czego jedziemy nigdy, więc dopiero jakby całą sytuację możemy rozpoznać na miejscu, ale sprzęt, który posiadamy na wyposażeniu jednostki, umożliwia nam podjęcie działań, które wykraczają poza działania podstawowe, umożliwiają nam podjęcie działań specjalistycznych. Sprzęt, który mamy z tyłu, ogólnie przydał nam się ostatnio w trakcie akcji niedaleko brzegu, gdy kierowca kombajnu uderzył w berietki i wpadł do rzeczki, gdzie był uwięziony, powiedzmy, pod wodą ponad 3 godziny, tam w tej wodzie był, przebywał. Więc sprzęt, który tutaj mamy, pomógł nam zastabilizować ten kombajn rolniczy, no i pomógł nam uwolnić kierowcę i przekazać go zespołowi ratownictwa medycznego. Sprzęt, który zabieramy, no to są to głównie rozpieracze ramieniowe, nożyce do cięcia pojazdów, rozpieracze kolumnowe. Są to sprzęty, które nam umożliwiają zastabilizowanie, powiedzmy, naruszonej konstrukcji lub pojazdu, a także właśnie posiadamy na wyposażeniu wiele wciągarek, które umożliwiają odholowanie danego elementu konstrukcji. Wachlarz działań Państwowej Straży Pożarnej, ale i jednostek ochotniczych Straży Pożarnych jest olbrzymi. W tej chwili nie wyobrażamy sobie dziedziny życia, w której strażacy nie są w stanie realizować różnego rodzaju zadań po to, aby ratować osoby poszkodowane. Na dzień dzisiejszy mamy około 1000 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ale i kilkanaście tysięcy druhów ochotników. Ci druhowie również są skupieni w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc wyszkolenie i usprzętowienie jest bardzo zbliżone, jak nie takie same jak w Państwowej Straży Pożarnej. Ramię w ramię jesteśmy w stanie realizować wszelkie działania, które są niezbędne ku temu, aby tym wszystkim ludziom pomóc w stanie zagrożenia życia, zdrowia lub też mienia. Natomiast zakres działań ratownictwa specjalistycznego no jest również bardzo szeroki, bo tu w dniu dzisiejszym prezentujemy ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo medyczne, ratownictwo techniczne, wodonurkowe, ale i również nowoczesne technologie w postaci na przykład bezzałogowych statków powietrznych. To tylko część tego, co realizuje Państwowa Straż Pożarna i jakby cały Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Najważniejsza jest ta pomoc drugiej osobie. To jest tak jakby ten główny czynnik, który działa ku temu, że chcemy pracować, chcemy działać dalej, chcemy uczyć młodych ludzi, że faktycznie warto się rozwijać w tym kierunku, że to jest ciekawe, że bezinteresownie mogę komuś pomóc, a być może uratować życie. Tutaj takie czynności zabronione, jak przechowywanie materiałów palnych na drogach ewakuacji, czy też zastawianie tych dróg ewakuacyjnych jest bardzo często spotykane, a uniemożliwia ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożenia. Tutaj faktycznie w tym kierunku warto zwrócić uwagę, żeby te drogi ewakuacyjne były drożne, żeby zarówno osoby przebywające w budynku mogły bezpiecznie udać się na zewnątrz w bezpieczne miejsce, a także żeby ratownicy mogli wejść do budynku i ugasić pożar.